Aha! Nie spodziewaliście się mnie tutaj. Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w Zakopanem. Nie przez przypadek przyjechaliśmy do tego miasta pięknego. Tam są góry, widzieliście. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam takiego vloga. Idziemy do miasta myszy. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Ja jak pierwszy raz o tym usłyszałam, to się bardzo zdziwiłam. Ale okazało się, że jest takie muzeum, w którym żyją sobie myszy żywe. Żywe zwierzątka po prostu. Mają zbudowane swoje miasto, czyli po prostu żyją sobie w jakichś różnych miastach. Z tego, co widziałam na zdjęciach, to wygląda to bardzo ciekawie. No i stwierdziłam, że możemy iść po prostu sobie zobaczyć. A ja bardzo lubię takie tematy zwierzątek w filmach i też bardziej chciałabym się teraz z moim kanałem ukierunkować, żeby coraz częściej takie filmy jakby się pojawiały, no bo jest to coś, co mnie jednak no tak najbardziej interesuje. Także co? Idziemy do miasta myszy. A jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco i wbijać też na Instagrama, który się wam tutaj gdzieś pojawia. W skrócie przyjechaliśmy po obiad na krokietę. O Jezus, nie! Myszogród. Tak się to miejscówka nazywa. Patrzcie na to, ale super! Tam też się wspina, zobacz. Po ścianach, jaka wspinaczka. Ej, myszy są mega mocne. W sensie ja ogólnie strasznie lubię gryzonie. Ja w swoim życiu miałam mega dużo chomików. Ej, ty, jedno jest helikopterze. Ale one tu mają super. Ale są rąbiste, patrz, tutaj też jest tym na wyciągu. Naprawdę mają tutaj raj. Ej, mega mocne to jest, nie spodziewałam się, że to będzie tak wyglądać. Na giewancie są. No. Tu jest ogólnie ponad 1000 myszy. Mysz japońska, aha, bo to też można się nauczyć czegoś. O! Marta, właśnie ty... słonie boją się myszy, prawda czy fałsz? Fałsz? Prawda? Co? Ja myślałam, że to mit! Tak jak z tym, że bociany jedzą żaby. Co jest w ogóle? Zdejmamy. Myszki łyse. Mam wrażenie, że im wszystko tak widać. Oto wstęp zabroniony. Tu jest jakiś statek, ale tu... O. Ruda. Krokiet by się nagadał. Istnieje gatunek nazywany myszą morską, zamieszkujący wody mórz i oceanów. Nie mam pojęcia. Nie. Nie, no, nie, powiem, że prawda. Czyli miałam rację, nie? Powiedział, że tak. Ich dozowo to charakterystyczne miękkiego, barwnego i metalicznie mieniącego się futerka przypominającego sierść myszy. Jest odmianą pierścienicy. Okej, czyli to jest jakiś robak. Życie przyrody, zwierzęcze i tak dalej, to jest niesamowite. Ja teraz oglądam Dean Schneider, to jest taki gościu, który żyje z lwami na takim samym poziomie i one się z nim witają i normalnie go akceptują, więc jest mega mocne. Mamy tutaj, widzę, kosmos i kota astronautę. O, patrz, jak sobie tam siedzi. Gdyby kot krokiet nie był rudy. A sobie na księżycu chillują w ogóle. Tego brata mi się podoba póki co najbardziej. To jest Jerry, to jest mózg. Ja tego nie oglądałam nigdy. Pięknie mózg? No nie, i tak samo to idzie, ale zawsze mnie wkurzyło, bo tam nie było, nie mówili, ja mnie wkurzyły bajki, gdzie nie mówili. Pinki mus to jest ta czołówka, to pinki jest i mus. O, patrz, kot, jaki związany. Śmieszne, takie fajne smaczki tutaj są. Ale bardzo ładne, ładnie się zrobione. To jest zarąbiste, tak jakby tam myszki siedziały. Ale to chyba lepiej oglądać z drugiej strony. A tu jest myszka. Gdzie? O! Jako jedyna została. Tak. Chyba, że to ma chałupę wielką. No, ale to jest właśnie mysz, pani przed chwilą powiedziała, bo to pomieszczenie jest puste. Znaczy prawie puste, bo jest jedna mysz. Myszki są na kontroli jakby weterynaryjnej i ta jedna mysz się schowała gdzieś w trakcie, jak je łapali, no i wyszła dopiero po czasie i sobie wcina. Myszy były pierwszymi zwierzętami w kosmosie. Myślę, że nie. Wszędzie jest prawda. Myszy był jednym z pierwszych zwierząt w kosmosie. Zwierzęta w ogóle wróciły na Ziemię, co jest zdrowe. No na razie kiepska jestem w tych zgadywanych. O kurde. Strasznie ładnie jest ta ekspozycja zrobiona, tak wszystko dokładnie, macie tutaj drzewa. Tam w środku w ogóle są domki dla tych myszy. Ciekawe, czy one mogą tam wejść. Wydaje mi się, że pewnie mogą przez jakąś dziurę. O, wiedziałam, że z tej strony będzie ładniej. Jakie słodkie, sobie tam siedzą myszy. Gryzonie nie potrafią latać. Nieprawda, bo jest lotopołanka karłowata. Prawda, proszę, żeby to było fałsz. Jest!
wybierką latucha, inaczej zwana latającą wybierką lub latającą myszą. Ale to jest... No to... Ale jak byłam właśnie ostatnio z rodzicami, to widziałam tą latającą wybierkę i ona tak sobie stała. Nagle podskoczyła i tak, wiesz, rozłożyła to skrzydło i się tam gdzieś znalazła. Po co gryziesz tam buść? Wariacie. Ja jestem zachwycona tym miejscem. Ale te małe są ultra słodkie, jakby były takie koszatniczki malutkie. Wszystko co małe jest słodkie. Yeah. Tutaj mamy właśnie stok, mogą sobie myszki zjeżdżać na nartach. Ciekawe, że tak zrobili, bo zrobili jakby taką właśnie krainę, gdzie jest zima i tak dalej i są to same białe myszy. Ulubionym przysmakiem myszy jest ser. Fałsz. Chyba nasionka. Fałsz. Myszy zdecydowanie wolą pokrywać z dużą ilością cukru, na przykład czekoladę. O lol, serio? Ja myślałam, że jakieś nasionka czy coś. Kurde, patrzcie na to! Wpuścili myszy do tego pomieszczenia, którym była tylko ta jedna. Dobrze, to wróciliśmy. Patrzcie, jak wszystkie eksplorują, patrzą co to jest. A ten kolega nadal siedzi w miejscu. No. I ja. Bo te wszystkie myszy, które są w tych innych tych, no to są takie, że jednak mają tam jakieś swoje miejsca, tutaj sobie śpią, tutaj coś tam, a tutaj naprawdę widać życie po prostu. Widać, że to jest takie miasto, myślę, tutaj naprawdę. To w ogóle wygląda tak, jakby naprawdę do pokoju się włamało teraz 20 myszy. Tak, to wygląda jak w tych wszystkich bajkach, filmach, że puszczają myszy i one tak grasują sobie. Nie no, mega fajne. Patrz, ten mały, który gra jest w gwóźdź, nie? No. Po co gryziesz ten gwóźdź? Jezu, ale żart powiedziałam. Przejrzeliśmy wszystkie domki dla myszy. Jestem w pełni usatysfakcjonowana z tego wypadu do myszogrodu. A teraz co? Idziemy na sypki, Jojo? Mniam. Mniam, co za k***a było? Mniam. Proszę Państwa, idziemy klubówkami, to królikarnia. Ja ogólnie mam mega alergię na króliki, więc ja nie wiem, czy ja później będę cierpieć. Jezus Maria, jak jesteście fajne. Króliki to są moje ulubione takie gryzonie. Jezus Maria, nie mogę! Ale mam właśnie straszną alergię, w sensie duszę się w nocy, więc mam nadzieję, że... Ej, nie gryźcie mnie, ej! Wszystko mi wysypało. Jezus, ale super! Nie wiedziałam, że coś takiego jest! I miałam swojego królika, ale moja mama go oddała i powiedziała mi, że uciekł, bo ja się dusiłam w nocy i tak strasznie kaszlałam. To jest najlepszy w ogóle wyjazd! Nie, ja nie mogę! Kocham zwierzątka! One tymi noskami tak robią. O Boże, ten jeden ma klepnięte jedno ucho, nie mogę, nie wytrzymam po prostu. Jestem ciekawa, za ile faktycznie uaktywni mi się alergia. Wiesz, czuję, że mam jakiś katar, ale ciekawe właśnie, czy będę miała kaszel, no bo ja nie miałam jakby kontaktu z królikami, no odkąd skończyłam właśnie 6 lat. Słuchajcie, zobaczyłam właśnie pana, który rysuje karykatury, ja zawsze chciałam, żeby mnie namalowali. Więc dzisiaj spełniam marzenia z dzieciństwa. No i pięknie, pan ujął wszystkie moje niedoskonałości. Mega mocne. Mega mocny obraz. Jojo powiedział mi, że jest jakiś market, który zdusza Biedronkę, nazywa się Brutal Market. Idziemy to zobaczyć. Patrzcie na to! Brutal Market i chłop zdusza Biedronkę. Śmieszna atrakcja turystyczna. Mama robi dziarę, moi drodzy. Jedną na plecach i jedną na dłoni. Szalona. To jest takie małe. Jak to się stresuje? Ale kim? Ale co, do przeżycia? Spoko, spoko. Proszę, druga kalka odbita. Mamo, boisz się pleców? Bardzo się boję. I co, gorzej? Nie, chyba nie. Mama za twardziel. To będzie niezła, ekstremalna jazda. Już koniec, co jest? Mega ekstremalna zabawa. Idziemy na kolejkę ekipy. Teraz idzie na pierwszy raz na kolejkę ekipy. Będzie grubo. Kogo my tu mamy? A kogo my tu mamy? Kasiula. Jak tam pierwsze wrażenia? Ja już bym wolała tego nie pamiętać. Nie no, fajnie było. Wiktoria jest zawsze taka, że ona ze mną pójdzie na każdą kolejkę, ona ze mną pójdzie na Abyssusa. Bo to była taka pierwsza twoja kolejka poważna w życiu, nie? Widzowie, muszę tam jeść. Nie ma delfinka i nie ma foki, które ja mi chciałam za pierwszym razem, ale to jest, zobacz, to jest taki squishy. Tutaj macie wszystkie gadżety.
koszulki limitowane, które możecie kupić tylko w Energylandii, także zapraszam. Jezus, jaka jestem śpiąca. Z 3 dni wstaję o jakichś chorych godzinach, typu 8:30. To dlatego właśnie, że jak już widzieliście w poprzedniej części filmu, przyjechali moi rodzice. Ja się z moimi rodzicami widzę tak średnio raz na miesiąc, więc chcę ten czas w pełni wykorzystać. Dlatego takie wczesne pobudki są tutaj wymagane. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy moi rodzice są w Krakowie. Właściwie to dzisiaj już jadą za parę godzin, więc stwierdziłam, że żeby jeszcze jak najbardziej spędzić z nimi czas, to pójdziemy sobie do zoo. Żyrafy top. Trąba. Proszę bardzo. O jest. Moje. Nie bój się. Kocham lamy. Mega fajne są lamy. Kocham lamy i alpaki. Po od odcinka Marcysi stwierdziłam, że kiedyś muszę mieć swoje. Dzień dobry. To są jednak lamy. Tamto to były alpaki. Masz ładne oko. Oho. Mega ładne niebieskie oko. Dobra, widzowie. Coś, po co ja tutaj przyszłam. O Boże. Jak sobie siedzi. Czy to nie są najpiękniejsze zwierzęta na świecie? No powiedzcie. Oj, tu jakiś blisko jest. Niesamowite. Cześć. Kupiłam sobie nawet surykatkę w sklepie. Trochę oszukana, bo nie ma tutaj z tyłu pasków, ale równie urocza. Skradła moje serce. Teraz lecimy do domu. Także nara. Ty, dziura. Także co, mam nadzieję, że taki luźny odcinek wam się podobał. Jeżeli tak było, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, to będzie więcej takich odcinków. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Wbijajcie na Instagrama, na TikToka, na Twittera, wszędzie. Ja się już z wami żegnam i do kolejnych odcinków. Pa!